Dzień dobry, witam Was w kolejnym komentarzu na czas kryzysu i od razu wytłumaczę tytuł, który pozwoliłem sobie dać nieco prześmiewczo, dlatego że system ogólnie pojęty, wiecie o co mi chodzi, zdecydował, że mówienie o szczepionkach w sensie pozytywnym będzie promowane, natomiast w sensie negatywnym nie. Dlatego szczepionki dobre są dla systemu. Jak to działa? W szerszym kontekście postaram się wytłumaczyć to w innej serii programowej, ponieważ tutaj nie bardzo jest miejsce i czas na to, żeby wejść w dokładne analizy. Natomiast chciałbym Państwa przestrzec przed pochopnymi decyzjami w sprawie przyjmowania czegokolwiek do organizmu, ponieważ jak większość lekarzy, wirusologów i oczytanych ludzi wie, wirus sam w sobie nie jest organizmem, tak? On nie funkcjonuje organicznie w jakiś sposób, natomiast bardzo chętnie przyczepia się do naszego DNA. Teoria, którą postawił, właściwie to nie jest już teoria, ponieważ seria doświadczeń badawczych, użytych narzędzi, no już nadchodzi do nas. Niestety jest to tłumaczenie z języka włoskiego i do tej pory nie zostało ukończone. Dostałem tylko fragmenty w tej chwili tej publikacji. Badacza, naukowca, który wgłębia się w naszą genetykę. To znaczy, nie jest to może książka o genetyce, natomiast dostaje się do treści informacji, które jak tylko dostanę to tłumaczenie, to je skomentuję. Twierdzi podobnie jak genetycy, którzy pracują poza systemem lub uda im się z tego systemu przemycić pewne informacje. Nasz organizm ludzki jest modyfikacją genetyczną, która była opracowywana kilka razy. W związku z tym wniosek, który się nasuwa, taki bardzo gruby na razie, jest taki, dlaczego została wykonana modyfikacja genetyczna na naszych organizmach i dlaczego każda kolejna cywilizacja, i tu proces dowodowy przedstawię w innym programie, jest coraz słabsza. Jesteśmy w tej chwili najsłabszą genetycznie modyfikacją człowieka w sensie ciała, jaka może istnieć, i jest kolejny etap, do którego właśnie nasi zarządcy próbują dotrzeć. Jak próbują dotrzeć? Otóż początkowo były to oczywiście modyfikacje genetyczne na roślinach, które i zwierzętach, które przyjmowaliśmy w formie pokarmu, więc te eksperymenty nie do końca się udały. Udało się osłabić nasz organizm, co widzimy po oczywistych badaniach i szeroko rozpowszechnionych, takich jak na przykład zawartość substancji odżywczych. No nie wiem, możemy wziąć marchewkę na przykład. Tak, jak się ma zawartość tych substancji w obecnym jedzeniu, które mamy w sprzedaży, i jak się to miało jeszcze 20 czy 30 lat temu, kiedy to normalnie rosło na polach i mieliśmy normalną żywność. Sytuacja poszła za daleko. Ilość przebudzeń w naszym społeczeństwie jest tak duża, że system zaczął się zastanawiać nad tym, co zrobić i jak szybko można zatrzymać ten proces, żebyśmy nie doszli do wiedzy z poprzednich cywilizacji. Ten proces się powtarza kilkukrotnie. Nie wiem, ile było cywilizacji na naszym globie. Są tacy, którzy twierdzą, że jesteśmy piątą, inni, że czwartą, a inni wychodzą dużo dalej, że kolejną lub nawet kilkanaście podają. Możliwe jest to, dlatego że ingerencja w nasze DNA była zrobiona wielokrotnie. Jak rozmawiamy o kwestiach wirusa, tego teraz najbardziej popularnego, tak, czyli COVID-ID, tak, krowa, identyfikacja krowy 19.
Ona, ta modyfikacja postępowała w ciągu rozwoju sytuacji, w której jesteśmy, czyli zaledwie w ciągu pół roku, już trzykrotnie, czyli każda kolejna modyfikacja jest możliwa na przestrzeni roku, powiedzmy, nawet jeżeli potraktujemy to liniowo, sześciokrotnie. Żadna szczepionka, która zostanie wprowadzona do naszego organizmu, żaden szczep tego wirusa nie uodporni nas na kolejne modyfikacje tego wirusa. Więc nie ma na to najmniejszej szansy. Natomiast z całą pewnością osłabi nasze organizmy. Z całą pewnością również wprowadzi do naszych organizmów element obcy, który namnaża się na naszym matrycowym RNA. Czyli korzysta z naszych łańcuchów pamięciowych, z naszych kodów i wprowadza tam swoje modyfikacje. Co oznacza, że jeżeli taki mechanizm zacznie działać, to jest możliwość poprzez wstrzykiwanie nam odpowiednich kodów dokonanie modyfikacji na naszym kodzie genetycznym. Nasz kod genetyczny przedstawiony przez podwójną helicę DNA, musicie to wiedzieć i to jest dosyć łatwe, to nie będziemy wchodzić w jakieś wielkie nauki, jest zaprojektowany tak, żeby za pomocą odpowiedniej wibracji, właściwie częstotliwości, była możliwość montażu tego, co my nazywamy tchnieniem Ducha Bożego, tchnieniem Boga. Niektórzy nazywają to duszą, prawda? Że mamy taki nośnik, który jest wibracyjnie przyszykowany do wibracji zasilającej nas energii stwórczej. Wiem, że dla krytyków, takich, którzy będą się ściśle trzymać teorii naukowych, będzie to nieczytelne i posłużę się tutaj takim powiedzeniem, który ukuł pan Lec w dawnych czasach, takim aforyzmem. Ludzie, którzy nie mają ze sztuką nic wspólnego, nie powinni mieć z nią nic wspólnego. Więc jeżeli chcecie jakoś walczyć na argumenty, to nie macie pełnych wiadomości, w związku z tym nie da rady, nie podejmę się. Tylko merytoryczne dyskusje o pełnej wiedzy również z naszej strony mogłyby coś wyjaśnić. Natomiast sama konstrukcja fizyczna naszego DNA opiera się na wiązaniach wodorowych między zasadami, które budują ten kwas DNA. I one są bardzo delikatne. To nie są wiązania ściśle chemiczne, mocne. Wygląda to, i wczoraj w rozmowie, również z genetykiem zresztą, jak nawiązałem do konstrukcji instrumentu, że wiązania wodorowe między zasadami budującymi nasz kwas DNA występują rodzaje strun przygotowanych, bardzo wrażliwych, przygotowanych na odbiór i nadawanie pewnych częstotliwości. I to są właśnie te wiązania wodorowe, które są tylko dwóch rodzajów. Są albo podwójne, albo potrójne. Ktoś, kto zechce się dalej zainteresować, myślę, że znajdzie taki materiał bez problemu, w jaki sposób jest to zbudowane. W każdym razie te delikatne wiązania wodorowe powodują, że jesteśmy w stanie odbierać ten element, tą iskrę Bożą, to tchnienie Boże i dążyć do naszej wolności dzięki temu, że ta pamięć dalej w nas jest. Natomiast w momencie, kiedy dokonana zostanie modyfikacja naszego DNA poprzez namnażanie się i ponowną replikację już z nowym kodem, na przykład wstrzykniętym nam w postaci szczepionki, może nastąpić taka sytuacja, że nie będzie ten kod kompatybilny do drgnięć tej energii, która nas zasila i którą my nazywamy, w zależności od wyznania i przekonań, wibracją, tchnieniem Boga i tym podobne, czy też duszą, Duchem Bożym. Są różne określenia. Jeżeli tak miałoby nastąpić, a jest wysokie ryzyko, że takie coś może nastąpić, dokona się totalna degradacja tego tchnienia w nas, w związku z tym
zaczną się pojawiać ludzie, którzy nie posiadają w ogóle duszy. Są tylko organizmami biologicznymi, które będą wymagały sterowania zewnętrznego. Takie sterowanie zewnętrzne może być przeprowadzone na zasadzie kompatybilności, ale już z urządzeniami technicznymi, czyli z nadawaniem konkretnych fal natury elektromagnetycznej, bo my jesteśmy organizmami elektrycznymi głównie, czyli my odbieramy fale elektromagnetyczne i nadajemy je. Jeżeli nie będziemy w stanie nadawać tych fal, ani odbierać naszej właściwej fali, czyli od źródła stworzenia, to cienka nitka jest, ale jest. To będzie można zastąpić ją, tą nitkę, nadaniem z jakiegokolwiek urządzenia. Wiecie, co mam na myśli. W każdym razie, jeżeli tak, to będą nadawane w związku z tym wiadomości, które są ściśle określone, w jaki sposób ma się zachowywać organizm. Czyli jak ma rosnąć, co ma jeść, jakie ma prowadzić wyznanie wiary, komu być podległym, co robić, za jakie wynagrodzenie również. To są wszystko rzeczy, które są z pogranicza science fiction, ale to już jest możliwe. To w tej chwili właśnie się zaczyna dziać na naszych oczach. Na razie się nie dzieje, bo są nieliczne próby dokonywane na poszczególnych jednostkach. Natomiast na skalę społeczną taka sytuacja nam się w tej chwili kroi. Jeżeli zostanie wprowadzona, to będzie koniec naszej cywilizacji. Już nie będzie powrotu, ponieważ nie będzie możliwości zgodności frekwencyjnej między tym, co mamy w sobie, czyli nad naszym kodem genetycznym, a kodem, dzięki któremu nasza najbardziej popularna będzie dusza, tutaj określenie dusza. Chociaż niezgodność nomenklaturowa jest dość duża, nie udało się, jak wiecie, jej ustalić do końca. Może przyjdzie taki moment, kiedy w końcu ustalimy jednolitą nomenklaturę do porozumiewania się w tym zakresie, bądź co bądź nie do końca zbadanym. Chodzimy po omacku, czujemy to, ale nadal nie mamy narzędzi badawczych, chociaż liczę na to, że jak to tłumaczenie dojdzie do skutku, to będę mógł Państwu ten proces badawczy przedstawić. Bo zajął się tym naukowiec tak w ogóle. W momencie, kiedy my nie będziemy mieli kompatybilności, czyli właściwie zgodności harmonicznej między tym, co jest nadawane, a tym, co jest możliwe do odbioru, no to taka dusza, mówiąc popularnie, nie zamontuje się i będziemy mieli do czynienia z tak zwanymi zombimi. No tak, to zombie. Zombie względnie funkcjonuje też nazwa lemingi albo ludzie bez duszy ogólnie rzecz ujmując. I takich ludzi już spotykamy na ulicy. Tacy ludzie się już w dodatku rodzą jako element eksperymentalny w naszym społeczeństwie i będzie to całkowicie nieuniknione. Więc jeżeli miałbym do czegokolwiek wzywać, bo oczekuje się ode mnie jakoś tak... Ja nie chciałem tego, żeby pełnić rolę jakiegokolwiek autorytetu, ale jakoś tak się złożyło, że wykształciły się w tej chwili dwie grupy, takie główne, przynajmniej w tych społeczeństwach, do których docieramy, czyli tych, którzy uważają się za obudzonych, wiedzą coś więcej, czują coś więcej. Mówię, uważają się za obudzonych, dlatego że proces obudzenia jest procesem, jak sama nazwa wskazuje, więc tych etapów przebudzenia jest więcej. Już samo to, że to się włączyło, jest bardzo pozytywnym efektem, natomiast nie wiemy, czym nas zaskoczy w niedalekiej przyszłości albo zbyt odległej, żeby w tej chwili myśleć na ten temat. Bądźmy gotowi na kolejne kroki. Ludzie, którzy więcej widzą, więcej czują, zaczynają odczuwać taką nieprzerwaną wręcz więź ze swoim przeznaczeniem, ze swoją duszą, wielkim planem i tym podobne wyrażenia się stosuje. I to jest bardzo istotne, żeby w ten plan wejść. Jeżeli
my nie wejdziemy w ten plan, to ktoś wejdzie w nasz plan. Wielokrotnie tłumaczyłem, że można traktować to, co się wokół nas dzieje, jako film. I możemy w nim występować jako aktorzy i wtedy ktoś nadaje rytmikę tego filmu i retorykę tego filmu, właściwie wszystko. Narrację, scenariusz i scenerię jednocześnie. A możemy występować jako tworzący ten film. I po to są właśnie te obudzenia, żebyśmy my nie mogli wejść w rolę, która jest nadana zewnętrznie przez jakieś tam istoty, jakkolwiek będziemy je identyfikować, tylko zacząć myśleć samodzielnie i nie pozwolić na to, żeby można było nami sterować zewnętrznie, a to się właśnie szykuje. Na razie są to bardzo delikatne narzędzia, chociaż bardzo mocno odczuwalne, no bo przecież sterowanie przez strach dało efekt taki, że mimo tego, że żadnej epidemii nie ma, to znaczy może inaczej, ona jest taka sama jak co roku, wszystkie statystyki o tym mówią, to została nadana poprzez strach do tego, żebyśmy się zaczęli tym przejmować. Jakoś przez wielolecia wszyscy ludzie odczuwali zmiany związane z chorobami na wiosnę i jakoś nic się z tym nie działo. No, część ludzi umierała i te statystyki nam to potwierdzają, więc tutaj właściwie nie ma żadnych tajemnic. Natomiast główny plan to moment, w którym spowodowano w naszych mózgach domknięcie się pewnej ścieżki myślowej i ona się domknęła. Czyli nie zwracamy uwagi na statystyki, tylko opanowane umysły zwracają uwagę tylko i wyłącznie na wiadomości, które być może i nawet są prawdziwe, ale nie mają podstaw do wprowadzania takiej paniki. Więc pierwszym podstawowym elementem, którego musimy dopilnować, żeby być dalej wolni, to przestać się bać. Nadal nie ma na świecie takiego prawa. Oczywiście są ustawy, które są wprowadzane, zaraz to wyjaśnię, ale nie ma takiego prawa, które przymusowo powoduje, że będą wprowadzane zmiany genetyczne w naszych organizmach lub w ogóle cokolwiek będzie podawane do naszych organizmów bez naszej zgody, a czasami nawet i wiedzy. Bo do tej pory, jak zwrócimy uwagę na ewolucję sztucznych organizmów, GMO, to one były podawane nam w formie prawie niewiedzy, tak? No, mamy wszczepione tam, powiedzmy, geny pająka do kukurydzy, który jest naturalnym przeciwnikiem pasożytów pewnych, które pasożytują sobie na kukurydzy. Mamy modyfikacje soi, mamy modyfikacje zbóż. No właściwie w tej chwili już wszelkich organizmów żywych. Czyli ingerencja została wprowadzona powoli, no żeśmy się na to zgodzili. Powolność działania tego systemu spowodowała, że już nie pamiętamy nawet smaku, jak smakuje prawdziwe jabłko. Więc zgadzamy się na to, mamy tylko wtedy tą pamięć, ona się odświeża, jak wchodzimy w bardzo duże różnice, czyli na przykład Polacy, którzy mieszkają, no powiedzmy na wyspach, na emigracji, jeszcze wyjeżdżając stąd, mieli na końcu języka smak prawdziwego jedzenia, wchodząc tam, zderzenie jest oczywiste, więc polaryzacja, czy też kontrastowanie tego smaku powoduje, że oni to widzą. Natomiast powolne wprowadzanie do naszych sklepów, w ogóle do obrotu produktów, które są zmodyfikowane genetycznie, spowodowało, że my to zaakceptowaliśmy. A czemu? No bo są tańsze. Nie musimy przepłacać, zarabiamy mniej. To jest bardzo precyzyjnie obliczona operacja, żeby zubożyć ludność, nie tylko naszego kraju, choć Słowianie tutaj są traktowani ze szczególną bezwzględnością, tylko w ogóle na całym świecie. Zubożyć powolutku, dać im więcej opłat. Podrożała woda, podrożał prąd. Niedużo, to tylko 3 grosze, 13 groszy, 1 grosz. To tu, to tam. Ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia społeczne. Popatrzcie, jak podrożały. Paliwo, czyli strategiczne materiały, tak? Ogrzewanie domów z każdej strony
ubożejemy. Teoretycznie dostajemy więcej pieniędzy, bo żądamy większych wypłat, ustala nasz rząd wspaniałomyślnie, znaczy nie nasz rząd, tylko jak wspomniałem, polskojęzyczny, wspaniałomyślnie podwyższa najniższą krajową, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, a tak naprawdę wjeżdżamy rok temu z koszykiem do supermarketu i za stówę wyjeżdżamy pełnym koszykiem. W tej chwili za stówę możemy zapełnić co najwyżej kratki jego dna. Zwróćcie na to uwagę. Dzięki temu ludzie chętniej kupują, chętniej, to nie jest związane z chęcią, tylko nawet nie z wyborem, tylko możliwością przetrwania. Chętniej kupią produkt, który jest tańszy, który jest zmodyfikowany genetycznie. Dzięki temu zbiory są zwielokrotnione, niejednokrotnie. Więc wprowadza się to tą furtką poprzez zubożenie społeczeństw i my wyrażamy na to naszą milczącą zgodę. Bo co? Bo chcemy żyć. Chcemy przeżyć. A teraz już sytuacja osiągnęła zenit, kiedy planuje się wprowadzenie danin społecznych i tak jak wspomniałem, w jednym z programów Polska jest ciekawym polem eksperymentalnym tych danin społecznych, no bo te 500+, te plus krowy, plus świnie i inne tam pomysły, 13. To jest też ciekawy pomysł, 13 emerytura. Może jeszcze wprowadzą 13 miesiąc, to będzie 14 ta emerytura. Więc różne modyfikacje tych posunięć są bardzo dobrze zorkiestrowane. Na takich poziomach, że są dla nas niewidoczne. Dodatkowo wpędza się nas w ten wyścig szczurów, gdzie nie mamy czasu pomyśleć na to. No teraz jest odpowiedni czas, bo skoro już spotkało nas to, co wiemy, no to mamy czas przysłuchać się takim wiadomościom i obudzić trochę myślenie. I to też nie chodzi o to, żeby powiedzieć, o tutaj siedzi gościu i mówi takie rzeczy, czy to jest prawda, czy nie. Część ludzi stwierdzi, no tak, prawda, prawda. Ale część ludzi stwierdzi, no nie, nie wierzę mu. Okej, więc sprawdź. Po prostu to sprawdź. Ja mogę wielu rzeczy nie zauważyć, mimo swoich starań. Niektóre mogą ulec pewnemu zniekształceniu. Myśl samodzielnie, czuj samodzielnie i porównaj standard swojego życia w różnych okresach, jak się czułeś, jaki był poziom twojej witalności, zdrowia, jaka była siła twojego portfela, siła nabywcza. To wszystko jest rozciągnięte w skali i zostało tak wprowadzone, żebyśmy w tej chwili właśnie byli gotowi na próbę tego, co dalej możemy pozwolić sobie na, żeby nam zrobiono. I w tej chwili ogłoszenia parafialne rządów na całym świecie, że nie będzie możliwości swobody, na przykład przemieszczania się bez certyfikatu szczepień, jest oczywistą niezgodnością z naszym prawem naturalnym, to tak po pierwsze i zasadniczo pobieżnie jak w filmie. Po drugie, będzie to wymuszenie, ponieważ to nie tylko kwestia przemieszczania się, ale pracy, w tym pracy zarobkowej, uczestnictwa na przykład w obrzędach religijnych. Kto wie? Wejścia do sklepu. Już w tej chwili doniesiono mi uprzejmie, i to nie są jakieś tam doniesienia bez podstaw, ale nie mogę ujawnić takich dokumentów, ponieważ one są objęte tajemnicą firmową. Powstały takie urządzenia, w Chinach głównie, no bo gdzie, które będą rozstawiane i to jest kwestia tygodni, miesięcy. I zobaczycie, czy to się sprawdzi, czy nie, bo rozważana jest kwestia w tej chwili przetargu na to. Przed wejściem do galerii będą urządzenia medyczne, medyczno-diagnostyczne, które będą badać wchodzących do... Ja takie urządzenie już widziałem, dostałem na Messengerze, nie mogę go pokazać, wybaczcie, bo właścicielka
tego biznesu, mogłaby sobie tego nie życzyć, nie dostałem na to autoryzacji, ale zobaczycie to. Urzędy, galerie przed wejściem będą mierzyć temperaturę i na podstawie na przykład odczytu temperaturowego, różnych innych objawów, które są zewnętrznie możliwe do zbadania bez ingerencji w ciało, będzie podejmować decyzję o tym, czy taki delikwent wejdzie, czy nie wejdzie. Czy będzie miał możliwość zakupu, czy nie. To jest pierwszy moment, kiedy mamy do czynienia z technologią jeszcze zewnętrzną, która decyduje o tym, czy masz wolność przemieszczania się, czy nie, na razie na zamkniętych terenach, która będzie postępować w technologię wewnątrzorganiczną. I ta technologia wewnątrzorganiczna jest proponowana łącznie ze szczepionką, być może nawet w jednym akcie iniekcyjnym. Że taki element badawczy będzie wewnątrz i będzie się komunikował już falą radiową z danym urządzeniem. Ono będzie wyświetlać stop, nie możesz. Nie możesz wejść na lotnisko, nie możesz wejść do sklepu, nie możesz być zatrudniony, więc nie będziesz miał pieniędzy. I teraz co? To jest nawiązanie również do programu o biorobotyce. To jest również nawiązanie do dość popularnego programu też w cyklu Komentarz, który miał dość duże wyświetlenia, jak działa szczepionka 5G i tak dalej. Ten program obiecałem Wam, że rozwinę pod względem teoretycznym, czyli jak działają mechanizmy zmiany polaryzacji w naszych organizmach i to oczywiście jest w przygotowaniu. Na tą chwilę są ważniejsze sprawy, ponieważ sama wiedza o tym nie wystarczy. Bo to, że będziecie to wiedzieć, czy pogrzebiecie w innych materiałach i z lat 60. te badania sobie znajdziecie, czy nie, bez naszego działania nie zadziała to. Nie uruchomi się protest społeczny. I nie mówię tutaj o jakichś demonstracjach. Mówię tutaj o niezgodzie wewnętrznej. Nie, ja nie chcę być traktowany jak robot. W związku z tym nie zgadzam się na biorobotykę. Jestem człowiekiem, jestem istotą ludzką, która jest żywa. A nas się zaczyna traktować jak ludzi nieżywych, jak ludzi martwych. W związku z tym, jeżeli będą decydować za nas urządzenia i tutaj te apokaliptyczne wizje hollywoodzkie, w jaki to sposób AI, czy AI, czy sztuczna inteligencja, bo różnych są skróty używane do tego, tak, będzie decydować za nas o podejmowaniu decyzji, no to to gdzie są nasze umysły, gdzie są nasze serca, gdzie jest podejmowanie w ogóle jakichkolwiek wyborów, czyli funkcja kreowania rzeczywistości, taka już dla ludzi bardziej religijnych, czy też zagłębionych w kwestie swojego własnego ludzkiego pochodzenia, gdzie my ufamy temu, że ta pierwotna siła, jakkolwiek by ją zwać, czy Bogiem, Stwórcą, źródłem, czy czymkolwiek innym, wymusiła pewien proces obserwacji i wyciągania wniosków z tego, czym jest życie. Jeżeli my jesteśmy pozbawieni wyborów i zaczynają za nas tych wyborów dokonywać maszyny i sztuczna inteligencja, to znaczy, że jesteśmy na samym już końcu tego procesu i jeżeli go przerwiemy i pozwolimy na to, to zakłócimy plan Stwórcy. A to, moim zdaniem, nie jest możliwe. Więc albo wrócimy, ponieważ nasza dusza nie będzie kompatybilna z kodem, który zechce być nadawany, najpierw zaszczepiony, później nadawany, więc wycofa się z naszych organizmów i wtedy gra skończona, ale niestety nie będzie miała dalszego ciągu, czyli nie będzie prorozwojowa, co spowoduje pewnie jakiś zawód takiej stwórczej siły. I to jest bardzo ciekawy moment w naszej rzeczywistości, kiedy ludzie zostali pozbawieni wyboru, ale tylko teoretycznie, bo nadal go mamy. Możemy się zgodzić, żeby ktoś podejmował za nas wybory i
mamy tego konsekwencje. Ktoś powiedział, wybieramy za was, zabieramy wam wolność, zastraszymy was i siedźcie sobie w domu. Ale to nie znaczy, że ten wybór został nam zabrany ostatecznie, ponieważ jest po pierwsze bezprawny, bo nie mamy stanu wyjątkowego. Po drugie, zmiany w przepisach, próbowanie przepchnięcia zmian w Konstytucji są przeprowadzane niezgodnie z prawem, bo są przeprowadzane w nocy, gdzie się nie pracuje, natomiast są przeprowadzane w nocy, ponieważ oni wiedzą, że one są bezprawne, albo posługują się prawem innego narodu, gdzie jest inna godzina o tej porze. I teraz przyszedł moment, kiedy właśnie zabrakło tego owsa w jednym z korytek. Mądre nasze decyzje muszą być kierowane dobrem naszych dzieci. Bo czy my przetrwamy, czy nie przetrwamy, to oczywista jest odpowiedź, oczywiście, że nie. Bo kiedyś przyjdzie moment, kiedy się zestarzejemy i nasze życie biologiczne się skończy. Ale jak będzie wyglądało życie naszych dzieci? Dla tych, którzy wierzą, czy też mają głębokie przekonanie, że inkarnacja ponowna jest możliwa i istnieje, to w kim chciałbyś się inkarnować? A jeżeli nie będzie takiej możliwości, a ty będziesz miał możliwość obserwacji swoich dzieci jako bioroboty, które spełniają zachcianki elit uzurpujących sobie władzę, to czy aby na pewno ta obserwacja będzie dla ciebie wygodna? My w tej chwili już nie mamy innego wyjścia. To nie jest nawoływanie do jakichś wystąpień rewolucyjnych. To jest nawoływanie do obudzenia się naszych umysłów, logicznego myślenia. To jest również nawoływanie do obudzenia się naszych serc, żeby w końcu zaczęły czuć, czego tak naprawdę potrzebują. A my potrzebujemy po prostu wolności. Zresztą sobie damy radę. Nie potrzebujemy żadnych rządów. Nie potrzebujemy banków. One są nam niepotrzebne. Poradzimy sobie. Są gotowe rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia dużo łatwiej niż wam się wydaje. To trudniejsze jest utrzymanie tego systemu do tej pory. Dlatego on musi być niepodważalny. I do tego właśnie ten system dąży. Żeby był absolutnie niemożliwy do zakwestionowania. Po dobroci lub siłą. Siła może być militarna, a siłą może być siła pieniądza, którego i tak nie ma, ponieważ dawno zostały zakłócone zasady zdrowej ekonomii. Te XVIII-wieczne tak czy siak dyrdymały, bo ja przecież studiowałem tą ekonomię, pamiętam, co tam jest napisane. To mimo tego, że tamto już były dyrdymały, to w tej chwili to, co się dzieje, to nie jest żadna ekonomia. To jest sterowanie społeczne. Bardzo dobrze zorkiestrowane. I my w tym siedzimy, w samym środku. I teraz od tego środka należy zacząć sprzątać. Najpierw od środka siebie, później wyjść na zewnątrz, tworzyć małe grupy, oddolne inicjatywy. Nie szukamy tutaj przywódcy, ponieważ nie ma tutaj przywódcy. Każda możliwość udzielenia komukolwiek, jakiejkolwiek władzy jest kryminogenna. Zrozumcie to. To jest niemożliwe. Po raz kolejny wpadniemy w ten sam system. Jeżeli pozwolimy na to, żeby przekazywać odpowiedzialność komukolwiek, a pozbywać się odpowiedzialności osobistej, czy nawet na skalę społeczną małych grup, wiosek, miast, regionów, narodów, to można później na zasadzie fraktalnej bardzo ładnie poukładać. Mechanizmy są gotowe. Potrzebujemy nie władzy. Ona nie jest nam potrzebna. Musimy ją zabrać i przejąć we własne ręce. No i oczywiście odpowiedzialność. Koniec z lenistwem. Leniwi ludzie
przekazują władzę i odpowiedzialność komuś, komukolwiek. Ludzie, którzy są pracowici, biorą odpowiedzialność za siebie. I teraz przyszedł czas. Do tej pory było gadanie, uruchamianie myślenia, setki programów opartych na odpowiedzialności, zastanów się, co myślisz, co robisz, jakie są konsekwencje i tak dalej. Wybory wcale nie są takie trudne, jakbyście się tego spodziewali. A spodziewacie się trudnych wyborów dlatego, że tak zostały nasze umysły zaprogramowane, że to wszystko jest trudne, że ekonomia jest trudna. Nieprawda. Ludzie bez wykształcenia ekonomicznego mogą zarządzać krajem. Czy nie uważacie, że to jest w ogóle jakiś absurd? Koniec tych absurdów. Czekamy na konkretne rozwiązania. W poprzednim programie zaapelowałem o nie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczniemy nieposłuszeństwo społeczne, tylko na większą skalę. I od razu prośba, podobna zresztą do poprzedniego programu. Jak wiecie, YouTube, Google, Facebook blokuje wiadomości, które nie są po myśli systemowej. Blokuje również zarabianie pieniędzy. Jeżeli nie macie możliwości wspomożenia naszego kanału, to rozsyłajcie wiadomości. Nie tylko ten program, bo on może być mało zrozumiały bez podstaw biochemicznych, biofizycznych, które jestem w stanie zorganizować dla was, ale nie mamy czasu. Jeżeli nie zdążymy do jesieni wykonać tych ruchów, to później będzie już coraz trudniej i będziemy musieli poszerzyć skalę tego działania. A ona się poszerza, jak widzicie, w tempie no nie zaskakującym, powiedzmy. Nie ma się na razie jakby z czego cieszyć za mocno, chociaż już dobrze jest to, że w ogóle rozumiecie, o czym jest mowa. W takich programach, na podobnych kanałach, bo wszędzie nadajemy jednym głosem, mniej więcej. Bardziej to ubarwiając lub mniej, krócej, dłużej, rozwlekając wypowiedź, starając się być jakoś jakimś erudytą lub też nie. Mam nadzieję, że was nie zanudzam. Czas najwyższy. Wziąć odpowiedzialność za siebie. A to jest decyzja wewnętrzna, która musi być poparta odwagą. Musi być poparta brakiem agresji, czyli miłością. Musi być poparta rozumem. Wszystkie te elementy są bardzo ważne. Tak jak w naszej rzeczywistości musimy skupić to, o czym myślimy, to, co czujemy i to, co wykonujemy, to, co robimy, te trzy, ta triada, tak samo ważna jest triada naszej łączności ze źródłem stworzenia. A źródło stworzenia to również my, biologicznie. Zostaliśmy stworzeni genetycznie, o czym mówiłem. Ale mieszka w nas to coś, co nazywacie duchem, iskrą Bożą, tchnieniem Boga, duszą niektórzy używają, tak zamiennie z duchem. Tutaj posłużę się uwagą mojego rozmówcy. Dlaczego mówi się, że jesteśmy uduchowieni zamiast uduszowieni, skoro miałaby mieszkać w nas dusza? To jest zagadkowe, w jaki sposób nasz język pokazuje nam, że w nas mieszka bardziej duch, a my, spotykając się z tą wiadomością, z tym naszym duchem wewnętrznym, z naszym sercem, mówi się, że to jest mieszkanie naszego ducha, chociaż wcześniej w starożytności uważano, że grasica, później były propozycje, że może szyszynka. Ale czy my koniecznie musimy lokalizować w świecie fizycznym coś, co jest niefizyczne? Czy musimy zastanawiać się nad tymi problemami, skoro mamy ważniejsze do rozwiązania? Że w ogóle to jest w nas. I zamiast tracić czas na lokalizację, zacznijmy zwracać uwagę, że to tam jest. Jeszcze. Jest w zagrożeniu zerwania tej łączności. A to łączy nas z tym wielkim stwórcą. I ta triada, jeżeli my ją poruszymy, do czego służy medytacja na naszym kanale jedności.
ona ma za zadanie zjednoczyć te trzy elementy, kolejną triadę w naszym działaniu. W wyniku tej łączności i zaufaniu w wielki plan nie będziemy potrzebować zbyt dużo wiadomości. Będziemy mogli wejść w to i działać tak, jak jest to zaplanowane na wielką skalę. Ponieważ ci, którzy w tej chwili uważają się za naszych twórców, bogów, zarządzających, cała ta piramidalna bzdura, z którą się spotykamy, oni są tworem wtórnym. Nie mogą w związku z tym mieć wpływu na wielki plan. Mogą go jedynie modyfikować. Przez co? Przez domknięcie naszej pamięci i nieświadomość. Człowiek świadomy widzi, co się dzieje. Człowiek świadomy jest odważny, ponieważ wie, że jest nieśmiertelny. Istnieje poza czasem. To tylko ciało. To tylko taki samochód, taki wózek, którym się przemieszczamy. Ale w nim mieszka ktoś bardzo ważny. I to jesteś ty. Twoja istota. Człowiek żywy. Człowiek pierwszy. Nie człowiek pierwotny. Człowiek pierwszy. Ten, który to wszystko wymyślił. I czas się zjednoczyć. Na każdym polu. Na tym, o którym teraz mówiłem. Na polu naszych działań, myśli i odczuć. Ale również na polu jednoczenia się ludzi, a jesteśmy w oddzieleniu już maksymalnym, tak? No bo w ogóle absurdem jest, że możesz sypiać ze swoją żoną względnie mężem, no ale teoretycznie nie wolno ci z nim przebywać w sklepie bez zabezpieczeń. Taki, nie wiem, co, jak to nazwać, to jest absurd, którego nie ogarniam. Czas to skończyć. Dzięki za cierpliwość. Zachęcam do oglądania dalszych części. Bądźmy razem i zacznijmy od środka. Przebudzenie, jedność, odwaga i w konsekwencji działanie. Czekamy na propozycje różnych działań. Część z nich została wprowadzona. Działania uświadamiające są bardzo ważne, więc rozsyłajcie tą wiadomość. Jak wspomniałem, dywersyfikacja tej wiadomości nic nam nie daje, jeżeli chodzi o utrzymanie studia, ale chcemy, żeby ludzie się dowiedzieli prawdy i żeby zaczęli ją weryfikować i myśleć samodzielnie. Być może im w tym pomożemy. Do zobaczenia.